Brązownicy. Dałem tym wstępnym rozważaniom tytuł Brązownicy, ponieważ w dyskusji, która stała się ich pobudką, raz po raz pojawiało się pytanie, rozstrzygane zazwyczaj w sensie twierdzącym, czy wielki pisarz, w szczególności Mickiewicz, ma zostać dla nas posągiem z brązu. Wynika stąd dla mnie jedna oczywistość, mianowicie, że krytyk czy historyk literatury powinien by w takim razie odbyć praktykę brązowniczą. W przeciwnym razie i w tym brązie będzie fuszerował. Brązowa ta dyskusja urodziła się z mojej książki pod tytułem Ludzie żywi. Przede wszystkim zaś z artykuliku Mickiewicz a my. Będącego przedmową do dzieła Mickiewicza w wydaniu Biblioteki Arcydzieł Literatury. Pragnę rozważyć niektóre punkty tej dyskusji. W tym celu wydaje mi się bardziej taktyczne nie zaczynać od Mickiewicza. Mickiewicz to rzecz skomplikowana i wielka. Zacznijmy od prostszej i skromniejszej. W toku tej dyskusji padło kilka razy, również z powodu mego artykułu, imię Narcyzy Żmichowskiej. Otóż sprawa Żmichowskiej ma tutaj tę zaletę, że posiada niejako z przyczyn, które zaraz objaśnię, wartość eksperymentu. Mówmy tedy o narcyzce. Tym bardziej, że na jej temat sformułował pod moim adresem pan Henryk Bez Maski bardzo konkretne zarzuty w odpowiedzi na artykuł Karola Iszkowskiego Naprzód pod tytułem Odełgiwanie literatury. Odtrącając z lekceważeniem moją próbę ożywienia głęboko zapomnianej pisarki, pan Bez Maski pisze: dla czytelnika polskiego była i jest, i da Bóg, że długo jeszcze będzie wielką poetką i obywatelką. W jakim stanie znajdował się jej system nerwowo-seksualny? Co to kogo obchodzi poza jej najbliższym otoczeniem? Może to być przedmiotem sensacji, awantury literackiej, na której ten czy ów wydawca może zarobić. Wartości literackiej nie ma to żadnej. Mogę się tylko cieszyć, że w piśmie tak często pomawianym o bezbożność, jak robotnik, załatwia pan Bez Maski sprawę owym cnotliwym i staropolskim da Bóg. Gdyby jednak uważniej czytał mój artykuł o Żmichowskiej, dowiedziałby się z niego, że właśnie zupełne zapomnienie poetki i obywatelki, dla której ja wniosłem z domu osobliwy kult, było przyczyną mego zajęcia się jej osobą. I oto pozwolę sobie przedstawić rezultat, mający, jak rzekłem, charakter wręcz eksperymentalny. W parę tygodni po moim artykuliku otrzymałem propozycję napisania przedmów do trzech utworów Żmichowskiej, które księgarze skłonni byli wydać. Przy dwóch położono moją przedmowę jako warunek podjęcia wydania. Czy to powieść i Biała Róża już się ukazały. Poganka ukaże się niebawem. Wydanie Nieznanych Listów pisarki jest w toku. Przedtem, mimo obchodów, rocznic, ani jednego tomu jej pism nie było w księgarniach. Zapewne wydawca może zarobić. Jak z lekceważeniem pisze pan senator, ale to już jest, wyznaję, oryginalny sposób patrzenia na literaturę, przy którym istnienie dzieł na rynku księgarskim, a tym samym w rękach publiczności, jest rzeczą uboczną, rzeczą, o której mówi się z taką wzgardą. Pan Bez Maski lekceważy tak nietrwałą rzecz jak papier. Jest zdecydowanym brązownikiem, ale brąz ma tę właściwość, że jest bardzo niewygodny do czytania. Celebrowano koło Żmichowskiej pół wieku bez skutku. Wystarczyło przemówić ludzkim głosem, aby ją zbudzić do życia. Niechże więc pan senator zastanowi się trochę, skoro odsądza moje poczynania od wszelkiej wartości literackiej. Niech im przyzna wartość choć praktyczną i niech powie sumiennie, kto lepiej służy sprawie pisarzy? Czy ten, który im daje nowe życie i odnawia ich przymierze z czytelnikami, czy ten,
kto bezmyślnie macha kadzielnicą przed starym, zakurzonym posążkiem.